nastąpił duży taki przełom w tych metodach komunikacji niebezpośredniej, tak? I my się tego też uczyliśmy wszyscy i w ogóle trzeba było przestawić pracę urzędów. Wszystkie te elementy, gdzie się obsługuje ludzi, gdzie jest kontakt z inną osobą, no to to automatycznie wymuszało zmiany. I rzeczywiście dla Was szczególnie to było trudne, bo wchodzimy w zupełnie inną relację z nauczycielem. I oczywiście jest teraz kwestia powrotu. Wymaga to dobrej współpracy między Wami, między nauczycielami, uczniami. I bardzo mi przeszkadzało to, że my jesteśmy troszkę tak przerzucani, że to jest najpierw na zdalne, potem stacjonarne i znowu i cały czas musimy się przestawiać tym trybem. To w sumie tylko zmiana ze zdalnego na normalną szkołę. Będzie to samo po prostu, że będzie trudniej ściągać, bo na lekcjach było łatwiej. To bycie z nimi, właśnie te wszystkie heheszki pomiędzy, tak, to, że sobie ktoś tam z kimś rozmawia. Nawet gdybyśmy mieli na tydzień wrócić, to jest to jak najbardziej potrzebne i każdy dzień jest bardzo wartościowy. Przeniesienie tego do miejsca pracy, do domu wymagało od nas wielkiego wysiłku. Potrzebujecie socjalnego jakby bytu, relacji z drugim człowiekiem. Jeżeli tego nie ma, zauważyłam też, że jest bardzo dużo problemów z tożsamością. Te dzieci naprawdę miały dużą potrzebę wypowiedzenia się i zaskakiwała szczerość, otwartość. W takich mniejszych grupach, czasami nauczyciel i uczeń, tylko porozmawiać indywidualnie, co bardzo było, wydaje mi się, trudne właśnie za pomocą kontaktu online'owego. Ale patrząc czysto biologicznie, to człowiek jest istotą po prostu stadną, a na tym się jesteśmy dla siebie tylko kółeczkami. Akurat na przykład ten okres licealny to jest taki okres właśnie wielości kontaktów. I biorąc pod uwagę jeszcze okres przygotowania do matury, który jest już takim okresem, gdzie no, jednak spotykamy się mniej, no, trochę bardziej skupiamy się na tej pracy, no to tego czasu dla siebie, na takie życie właśnie w grupie, na to nie ma miejsca. I to jest rzeczywiście coś, czego się nie da de facto odrobić. Świat już nie będzie taki sam. Znaczy bez względu na to, co się wydarzy i jak my się do tego dostosujemy, to będzie to już jednak inaczej. Mam też takie odczucie, że trochę się zmniejszył dystans między nauczycielem a uczniem. Mamy siebie jako znajomych na Messengerze, piszemy do siebie czasami nawet i po 22. Nauczyciel stał się teraz przewodnikiem, bardziej partnerem, przewodnikiem. No i staliśmy się sobie potrzebni. Pedagodzy, nauczyciele mówią o tym, że musimy sporo poświęcić tej rozmowie właśnie, która jest bardzo potrzebna, temu budowaniu takiej relacji bezpośredniej, na którą być może przed pandemią aż tak bardzo nie zwracaliśmy uwagi, tak? Było wiele kwestii, w których to my właśnie musieliśmy pomóc nauczycielom z racji tych różnic wiekowych i tego, że my jednak w tym internecie dłużej żyjemy. No, bardzo, bardzo fajny to był proces takiego wspólnego nauczenia się nawzajem. Staraliśmy się po prostu integrować naszą społeczność, żebyśmy mimo wszystko mieli wrażenie, że nadal jesteśmy razem. Szkoła to oprócz wiedzy są jeszcze kompetencje, umiejętności, budowanie właśnie relacji, co jest w życiu bardzo ważne. Przeżyjmy więcej, nauczmy się trochę mniej. Taki mój wniosek jest przynajmniej z obserwacji szkoły w dzisiejszych czasach. Zaczęło się to jakoś tak normalizować, tak? Że po prostu to nie jest nic złego, że ja sobie nie radzę, a jest ktoś, kto być może może mi pomóc. Ja na przykład jako mechatronik to nie wyobrażam sobie iść do kogoś, podłączać mu instalację elektryczną, mając wyrwane 3 lata z nauki tego. Państwo jako absolwenci liceów tak na pewno z uśmiechem wracają do wspomnień z tych przerw czy nawet wycieczek szkolnych. A nam jednak przez 1,5 roku to wszystko minęło. To jest trochę straszna wizja tego, że trzeba będzie wziąć się w garść, nadrobić, potem to jeszcze powtórzyć, potem to jeszcze zdać, zaliczyć i no, będzie ciężko. Myślę, że musimy w swoim gronie, każda szkoła, każde grono pedagogiczne opracować pewnego rodzaju jakby strategię na najbliższe miesiące. Uważam, że pandemia pokazała nam, że życie jest troszkę inne, tak? Że wcale niekoniecznie musisz być zawsze młody, atrakcyjny, wykształcony. Uważam, że ta pandemia też pokazała nam, że są ludzie, tak? Że nie chodzi tylko o sukces, o zaliczanie poszczególnych jakichś tam walorów, przedmiotów, ocen i tak dalej. Nagle okazuje się, że możesz usiąść i zastanowić się nad życiem troszkę inaczej. Uważam, że jesteśmy pokoleniem naznaczonym, ale zupełnie niestraconym. Właśnie. To nie jest jakaś wielka katastrofa. Myślę, że jesteśmy też generacją, która ma bardzo dużą zdolność adaptacji. Mam tylko nadzieję, że nie będziemy krótkowzroczni, że w przyszłym roku nie zapomnimy tej lekcji. Sama ta kampania jest bardzo dobrym pretekstem do tego, żeby zmieniło się i szkoła, każdy z nas, szkoła, miasto. Życzmy sobie sukcesów w tym względzie. Szczecin to wy, rzeczywiście. Robiliśmy taki program, gdy wystartowała pandemia, wtedy chcieliśmy pokazać tych, którzy walczą z pandemią.
na każdym poziomie, od lekarzy poprzez tych, którzy w różnych miejscach są zaangażowani. Teraz chcemy właśnie pójść do tych miejsc, które są dla nas wszystkich szalenie ważne, czyli do szkół, właśnie do szkół, gdzie są uczniowie i nauczyciele. To jest, myślę, że każdego mieszkańca to dotyka, tak? Bo każdy albo w szkole był, albo ma dzieci w szkole, albo w szkole jeszcze będzie. Więc myślę, że to jest kwestia, która jest ważna wszędzie, tak?